Jesteśmy we Mszczonowie na targu. Spory ryneczek. Ten jak kupił Budapeszta? Nie wiem. Zobaczcie. A oni wdali. Budapeszta był pierwszy do lody. Ale ich rozegnał, ale nie ma wszystkich, nie zeszło się. Wszystkie. Perliki. A tam nałapał. Wiosna, spory rynek. Co to jest, samiec czy samica? Mają też samca. Ile taki samczyk? 15 do zapłacenia. Spory rynek, co? Wiosna. Wiosna. No jak ci się nie podoba? Jak powiedział normalną cenę dycha, no to dycha to jest, wiesz. Kurwa, chce wyjechać, a nie wiem. Takiego zwyra postawił. Co powiesz o rekoryneczku? Duży? Tak, dobrze mówię. Kamika. Cześć, Kasiek. Pokaż ta, co wymata w ogóle, kupna i kupna. Co, Jurek, powiesz o rynku? Tu masz żółtego, fajnego nawet, ale zarośnięty. Tu masz, zobacz, wiedeńskie, kurde. Nawet nie wiedział, bo poszły mu 2 lat. No, wczoraj z nim gadałem. Ja jechałem, rozumiesz, Moskwy. Dojechałem jeszcze do siebie. Masłowy chwilę. O, patrz, jedzie tak. Pierdolę, nie patrz. Co? Patrz, nie jedzie. Ale to są kurwa szklicą. Nie, nie. Rozumiem, że one są tene i użyły tego na dechach, bo się zepnie małe. Nie mają, u mnie ja mam zapki, ale to kurwa jest tutaj. I nie poszły murzynki. Nie, jeszcze nie poszły. Nie miałem jedno. Ja tam nałapałem. Ja złapię chyba, nie złapię. O, już tu coś ogląda. Wszystkie ma? Brudny. Jakiś przytrzymany, co? A ma wszystkie w ogonie? I który to rok? 19 pewnie? Czy 22? Lepsze branie i 22. Tak? Lepsze jedzonko i chuja. Gotowa apuci? Na farta? I biorę. No złotówa na szczęście. Już płaci i bierzemy. Będziesz gonił dzisiaj. Nagrywam coś. Żałobne są rabciate samica, nie? Ale spory rynek, ty, powiem ci. Dzisiaj to jest wiosna. Z rogu ten gościu. Już spos sprzedawał. Kurde. Co to perowa jest? Samica. Samiec brusiaty. Ta nie, no nagramy coś, co nie? O, nie, on by miał tu zastrzeżeń co do tego. O Jezus Maria! On by się tam upominał. To nie chce, kurwa, sam pójdzie kupić. Co to nam wisiańskie? Samczyk. Dobry towar.
Ale dzisiaj jest po. Dzisiaj jest bardzo dużo. Dobra. Widzę co jest. Wiosna, rynek spory, coraz większe rynki. Kurwa, i nie mógł, kurwa. Teraz tu jeden zaszczepił, kurwa, nie musiał być. On jak zerwał do niego, to stale się nie przyglądał, kurwa, musiał wciąć na samochód jechać na 10 godzin. No tutaj jest coś. A się? Nie. Ona ja... O, krakowiaczki. I chyba w parze są ty. W parze. Po nim miałem właśnie ładne. Ale to jest czerwonego, czarnego. To ładne, ja się odkryję. No, ale podobno ma coś zęba. A nie, tylko łączę. Ale jeszcze dla wywrotka. Dobra. Bierz te Budapeszty tutaj. Są jeszcze? Są. I czeka na mnie tu. Pilnuję ją. Dobrze daje. Jak już się obrobicie, to... Dobrze daje. Ja wiem, że dobrze daje, ale no... To na taki klip ktoś wychodzę na zero, a tak to... A drugie po 15 sam czekiwam, to jeszcze daj i wyjdzie na plus. Nawet po dyszku, jakby pan wziął. Targuj, targuj. To? Dobra, ja może sobie spróbować, ale nie. I mudeczki są nawet już. Luty. I po rynku. W rynku gołębie. Zobaczymy jak to chodzi. Murzynka i Budapeszt. A co z gołębie? Chodzą. Poszły. Trochę mrzawi. Taka pogoda jest średnia, ale muszą chodzić. A zobaczymy, czy ta taką tyczką pędzi. Co jeszcze puścisz? Poszły, tam się schowały. Kurwa, nie da rady znapasz. Taki dzikus? Bo ten to jakiś niepewny był. A tak puszczenie. No te poszły ci powiem w górę od razu. Te co puściłeś dwa. Dzisiaj chujowa pogoda jest, to nawet do siebie nie chodzić. No jeszcze kropi, pada. Kropi. Dobra.
No popędź to, co dobra. Tu jeden ci został, widzę. Koroniaty. Ona lubi, tak to chodzi, mogę dać sobie pędzić. Ale mi bokiem odskakuje, to po co robię? Niech z ciała wleci. Gołąbki świrują. No dobra, chcieliśmy tylko sprawdzić, czy to będzie latać. Jednak mszczonów. Bo to ciatki wynoszą, wiesz, kurwa, te takie. Ale nie można złego powiedzieć słowa. No na mszczonów to jest, kurwa, powiem ci, dobry rynek. Ja tam lubię kupić, bo tam przeważnie ganiane gołębie wynoszą. No przeważnie, co się kupi, to chodzi. No jeszcze jest to na niego. Ale większość ganianych gołębi. Przeważnie te, co łapią, ludzie to wynoszą. Dobra, ja pauzuję. Dobra. Ta, tam co będziesz? Same będą chodzić. Chciały odwinąć, ale nie odwinęły. No i to na tyle. Targ udany. Spory dzisiaj rynek był. Nie mogę powiedzieć jak nam mszczonów, to był spory. Już ludzie do par donoszą. Tu już lód. I to na tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy. A jeszcze kurde będzie wycieczka chyba. Idą sztychem, ale... Rozchodziły się. Ale poszły tam. Odeszły tu lekko. Też ładnie poszły w górę. Widzisz? Przykwi się, jeszcze to jeszcze by ci poszły. Kurde, tam się schowały. Do góry nogami, kurwa, i wiesz, to już bez styki, bez niczego praktycznie. Aby tylko wygnać, zegnać i... O. Tak, tam będzie lepiej widać. Weszliśmy za gołębnik. Dźgają. Przygwizdałby, to by poszły. To Krzychach, łapie. A no ta, bo ty świeżyk znowu puściłeś. Krzychu powiedział, że nie będzie łapał już. On już tyki nie ma. Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty. No i taka pogoda i też jest. A nie myślałem, że... Kurwa, przywidzałbyś, to byś już ich nie miał. Zobacz. One same idą. Oba. Patrz, mrzawka, taka, taki deszczyk i nie przeszkadza im. Ładnie odeszły nawet. Te trzy latały, ale się wcinały chyba. Ja wiem, te, one prowadzą te... Dobra. A, bo te świeże może ich też... Te świeże ich prowadzą. O, wracają sztychem. Wracają, zobra. Już przyszły. Chodzisz jeszcze, kurwa, pół godziny. No, nie no, takiego filmu długiego już nie mam, nie chcę, bo już... Już trochę mam. Kończymy. Ty nagrasz jeszcze ty wytrzymały. A, jeszcze dogram właśnie, czy ten... Świadu, czy wytrzymały, nie, te nie, świeże. Trzy bokiem wadzą, ty wiadomo, które to są. Tamte się chowają, jak nie tu, to tu. Dobra, dogramy jeszcze te świeże później, jak usiądą. Gołąbki siadają, a te się dobrały dwa. Murzyn z Budapesztem. I bocian pojedynek schodzi z nimi.
każda rana jak cię obudziła. A, rozbudziłeś ich. A teraz strzelają. No i to są gołębie. Te się trzęsą, siadają, ale... No te zostały i pójdą. Takich gołębi można przynosić. Dobrały się i chodzą. Nie, żeby jedno zjechało, to drugie nie pójdzie. A razem się mogą dobrać i pójść. Dobra. Zobaczymy, czy to siądzie. No i strzela murzynek. I Budapeszt tu chodzi. Się pilnują siebie. Jakiś tepler do nich doleciał. Nie chcą siąść. Wychodzą się i siądą, wiesz? Ale teraz przypierdzieliły. O, teraz to już poszły. Ja, wrócą. Dały po skrzydłach ostro. Czegoś się przestraszyły. Nie widzę ich już. Sygnał. Ja ich nie widzę ich. Dobra, jak przyjdą, to nagra najwyżej, jak siądą, bo... A tu są. Poszły. Strzelają ostro. No ale one dachu nawet nie widziały, od razu poszły z klatki. Jedno wraca. I dwa. Się wybiły teraz, bo się przestraszyły czegoś. O. Jeden w jedną, drugi w drugą. Jedno przyszło. I drugie idzie za nim. Tam odwinął. Dobra. Tu będzie z nimi trochę zabawy. Pauza. Wcięły się, przyszły. Ale ile chodzą, co? Kurwa, dawno takich nie miałem. Kurwa, przeważnie jak puściłem, to chodziły kurwa w gołębiach albo nie latały w ogóle. A te jakie? O, murzynek się odciął. No, no sama, ale pa, pa, pa. No, może siądzie. A, widzisz, odwinęła. Usiądzie. Jak te usiądą moje, to ona zjedzie. Ona już patrzy, siądzie. Widzisz? I brudnawa taka była, kurwa, zobacz, skąd wyciągłem ją. O, siądzie tu, widzisz? Usiadła chyba? Usiadła tam, no. O, jest. Na stodołę siadła. Deszczyk pada. W lepszą pogodę to by pryskły może. No ale zobacz, jaka mamy przypaćkana trochę. I ten drugi chodzi. A ten chodzi w gołębiach, no. Budapeszt. Przeważnie mi chodziło o tą murzynkę. A ten to... Chodzi, aha. No to rynek udany.
na szwance się kajaku nachodzi. O, teraz siada. O, zaczęło lać. Tak kurwa, mam bardzo śmieszne. Ale tak kropi, ale zobacz. Gołębie chodzą. Nie w tą stronę mi idzie. Taka leciutka się zrobiła. Teraz się poderwie. Dobra. Raczej się mu da złapać, ale nie zapeszam. Nie no, jak zleci sama, to zleci, no to ją złapię. Nie no, została się ze. O, przeleciało, przeleciała. A, to już jest moje. Już idzie w parę do murzyna, zobacz. W parę idzie. No. Ale... Ty nie chcesz koroniatych, no właśnie. U nas same gładkie najlepiej. Dobra, pójdziemy tam zobaczyć. Siedzić! Budo! Budapesz w las, ale pomoczyły się, już mokre są. Siedzieć! Buda! Buda! Kurwa, ten czepel tu. Buda! Siedzieć! Nie chcę wejść. Siedzieć. Mogę w rękę złapać, jak chcesz. Patrzę teraz. Złapią. Patrz, no nie wejdzie. Weszło, dobra. Tu Andrzej napisał, żeby złapać w klatkę mu te jego murzynki i pokazać. Tu są dwa brata. A na granatowej skówce są moje. Dzikusy. Drzwiczki najpierw otwórz, a nie. Nie, jest tam. Siedzieć. I wchodzą bez niczego. No siedzieć. Murzyn. Jeszcze tam jest. Siedzieć. Dziubek, wchodź do ogrodniczka. Siedzieć, no. No wchodzisz, czy ty nie? Łap te dwa? Czy nie? Co z nimi robisz? Odrzucę ich tam. Tu jest Budapeszt. Tam Budapeszt, to pójdę. O, na tej murzynce ci zależało. Tam już ty chodzi, o. A Budapeszt gdzie? Na dole, bo na ziemi. Tutaj jest. Przy karmiku. O, ona aż mokra, co? No. Trochę pochodziła. Tu u mnie może będzie właśnie parka, bo jest chyba samiec i samica, ale nie jestem pewien. I u ciebie może będzie samiec i samica, nie? Wiem, że u mnie jest samica gwarantowana jedna, bo już w parę poszła. A drugi nie grucha. No i tyle.